Cześć słoneczka! Pewnie wielu z Was czeka na odcinki z Little's Pet Shop. Wiem, że wśród moich widzów są właśnie fani tych oto słodkich zwierzaków. A ja dzisiaj przychodzę do Was z zupełną nowością. Jeszcze nie było tego u mnie na kanale, ale moje pet shopy będą miały... Tadam, tadam! Prawdziwe włosy! Zobaczcie, tutaj mam na przykład takiego pet shopa ze ślicznymi różowymi włosami i złotymi pasemkami. Little's Pet Shop, seria trzecia, do tego aż cztery różne zestawy z czterema różnymi zwierzakami. Tak więc zaczynamy otwieranie, a Wy kochani wszyscy zostawcie kciuka do góry. Napiszcie mi na dole w komentarzu, czy lubicie zwierzaki Little's Pet Shop. No i zaczynamy! Pokazałam Wam na początku psiaka, ale oprócz psiaka mam jeszcze Elle Parrotti, czyli uroczego, zobaczcie, pawia, czy też papuszkę. Kolorowa jak papuszka, ale ten ogon z tyłu ma zupełnie jak paw. Oczywiście oprócz zwierzaka mamy tutaj dołączone jeszcze jakieś akcesoria. Na pewno jest to taka, zobaczcie, półeczka, na której może siedzieć nasz ptaszek. Są akcesoria, okulary, opaska na głowę i lusterko. A nasz ptak, wow, słuchajcie, wygląda ekstra. Z tego co wiem, to chyba tutaj ma, o właśnie, wyciągane elementy. Ptaszek wygląda ślicznie, ten ogon z tyłu, te piórka są gigantyczne. Zobaczymy, jak będzie wyglądać w okularach. Wow, no słuchajcie, ekstra to wygląda. Trochę jak taka sowa mądra głowa. Zobaczmy jeszcze, jak będzie wyglądać w tej opasce. Myślę, że fani pet shopów będą zachwyceni tymi oto figurkami. No fajnie wygląda, a teraz jakby ptaszek szedł ćwiczyć karate. I oczywiście mamy jeszcze lusterko. Uda nam się go posadzić tutaj. O, specjalne miejsce. No i ptaszek, zobaczcie, bez problemu stoi na tym swoim takim patyczku. Ja chyba ubiorę okulary. No i bierzemy się za kolejnego zwierzaka. A, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Ja mam tutaj taką bardzo kolorową laleczkę LOL Surprise, która ma takie brązowo-rude włosy i ma okulary. I bardzo mi ten zwierzak do tej laleczki pasuje. Zobaczcie, kolorystycznie mamy tutaj wszystkie kolory. Fajny brązowy kolor, no i te okulary. Myślę, że laleczka mogłaby spokojnie takim zwierzakiem się zaopiekować. Muszę Wam powiedzieć, że ten zwierzak bardzo, ale to bardzo mi się spodobał. No i cieszę się, że pasuje do mojej laleczki. Teraz kolejny fajny zwierzak. Słuchajcie, tym razem jest to rybka pet shopowa. Oj, wygląda też ekstra. Tutaj wyleciały jej jakieś elementy. Sama rybka wygląda tak. No naprawdę jak piękny pet shop. Do niej mamy akcesoria, na przykład takie fajne okulary. Wow, zobaczcie, wygląda ekstra. Tutaj jakieś przypinki, naszyjnik, ale chyba najfajniejszą rzeczą jest ten syreni ogon, bo tak troszeczkę wygląda i tak naprawdę należą do rybki. O, zobaczcie, no to jest po prostu czad, on jest ruchomy. Rybkę wystarczy postawić na takim stojaczku i zobaczcie, ten ogon w ogóle się rusza na wszystkie strony, gdy postawimy rybkę. Ślicznie, zupełnie jakby płynęła. No i również możemy ją wystylizować, może mieć koronę niczym podwodna królowa, może mieć te okulary, które Wam pokazywałam. No i tutaj mamy jeszcze takie jakieś przypinki chyba idealne, o tutaj na płetwy. Rybka wygląda uroczo, chyba najlepiej jest ją oglądać tak z boku, gdzie widać jej gigantyczny ogon. To jest zupełny hit, słuchajcie, jeśli chodzi o pet shopy. A jeśli chodzi o laleczkę, to chyba fajnie będzie do niej pasować ta tutaj laleczka, która wygląda jakby się wykąpała, ale w kolorowej farbie. Do tego spróbujmy jej założyć jeszcze te morskie okulary. Uuu, zobaczcie, jak śmiesznie wygląda. Teraz do siebie idealnie pasują.
czas na trzeci już zestaw. Kochani, pamiętajcie o kciukach do góry, wówczas więcej pet shopów będzie się pojawiać u mnie na kanale. Bebela Podel. Słuchajcie, to jest pudelek. Pudelek tylko, że fioletowy. On również ma tutaj jakieś dodatki dołączone. Ale słodko wygląda, słuchajcie. Wow! Ale czad! I on faktycznie, ten psiak ma fajne, takie mięciutkie włosy. Zupełnie jak te nowe laleczki Low Surprise. Tutaj mamy jakąś sukienkę ubraną. Mamy też spinki do włosów tutaj dołączone, takie fajne kokardki. Oprócz tego legowisko dla naszego psiaka. Oczywiście psiaki uwielbiają leżeć na miękkich poduszkach. I naszyjnik oraz fajne okulary. Ja od razu te okulary założę. A, fajne, zobaczcie, w kształcie serduszek różowe. Ten psiak trochę wygląda, jakby się wystroił na walentynki, czyli taki różowy strój i różowe okulary w kształcie serduszek. Wystarczy postawić pudla na tej poduszce i zobaczcie, stoi sobie idealnie. Czy któraś z moich laleczek będzie pasować? Dwie kiteczki, szalone i gigantyczne, to chyba będzie pasować do tej laleczki. Britney Spears, Oops Baby, tak się nazywa. I też ma dwie fajne kitki. Spróbuję jej nawet założyć te okulary. Wow, słuchajcie, no wygląda dość kosmicznie. Tak prezentuje się trzecia para, czyli zwierzak Pet Shop plus laleczka Low Surprise. Czas na ostatni zestaw z Pet Shopów. Szczerze Wam powiem, że ja nie mam pojęcia, ile tych Pet Shopów jest w kolekcji, ale może właśnie są tylko te cztery tutaj pokazane. Co prawda tutaj jest jeszcze jakiś inny taki paw, czy też znowu jakaś papuga. Ja mam cztery do przetestowania. O, to słuchajcie, jest zaklejone jeszcze taśmą tutaj klejącą. Muszę się jej pozbyć, aby się dostać do środka. Wiecie co? Trochę strasznie wygląda ten pet shop. Ada Fluffpuff. Ale zobaczmy, jakie akcesoria tutaj będą dodane. Widzę już legowisko, widzę okulary i jakąś szczoteczkę. Ale najważniejszy jest oczywiście ten psiak. O rany, on tutaj jeszcze jest poprzypinany, słuchajcie, takimi gumeczkami z czterech stron. Tutaj bez nożyczek oczywiście się nie obejdzie. Oh my god, ale ekstra. Wow, słuchajcie, wygląda czadowo. I tutaj są aż trzy kiteczki, dwie po bokach i jedna na górze. Ale czad. Troszeczkę przypomina mi, wiecie co, Yorka, bo ma taki ogon tutaj do góry postawiony ten zwierzak i sierść aż do samej ziemi. Co prawda nie widziałam różowego Yorka. Legowisko śliczne, taka poduszeczka jak dla królewny, tylko że w kolorze błękitnym. A zobaczmy jeszcze okulary. Znowu takie śmieszne, okrągłe. Teraz wygląda jak jakiś bardzo mądry psiak. Jeśli chodzi o Low Surprise, no to została mi już ta laleczka. No i to właśnie ona musi się zaopiekować tym zwierzakiem. Nie jest do niego zbyt podobna, ale załóżmy jej okulary. O, zobaczcie, może teraz będą lepiej razem wyglądać. Robiło się tutaj bardzo kolorowo i to ze sprawą tych nowych pet shopów z serii trzeciej oraz ze sprawą moich laleczek Low Surprise, które idealnie pasują do tych pet shopów. No i przede wszystkim te pet shopy mają prawdziwe włosy, zupełnie jak moje nowe laleczki. Powiem Wam szczerze, że często na moim kanale nie ma pet shopów, ale chyba zmienię zdanie, ponieważ te zwierzaki podobają mi się bardzo, ale to bardzo. Jeżeli Wam również, to tadam, tadam, każdy z Was zostawia kciuka do góry. Koniecznie, jeżeli macie ochotę, wpadnijcie na Facebooka bajkowo, link znajdziecie pod tym filmikiem albo w komentarzu, który Wam wstawię. Tam możecie zobaczyć więcej zdjęć i więcej zapowiedzi tego, co się będzie działo na kanale. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Pa, pa, kochani!